Cześć, w dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam motocykle i kłady moich widzów. Pierwszą osobą, od której dostałem zdjęcia, jest Enduro Tomaszowice. Przysłał on zdjęcia swojego crossa Diabolini 110, kupił go 2 lata temu, przez ten czas wymieniał już 3 razy cylinder, tłok, głowicę, jeździ się dobrze, nawet lepiej niż Lonsinem 125. Były też w nim zmienione plastiki, 4-osób podjazdy robi bardzo dobrze, nawet niektóre tak samo jak cross 250, więc mocy ma, przynajmniej tak twierdzi Enduro Tomaszowice, które serdecznie pozdrawiam. Ja oceniam tego crossa na 7 na 10. Jeśli uważacie, że dałem zbyt wysoką ocenę lub niską, to dajcie znać w komentarzu, a na pewno uwzględnię to w kolejnych filmach. Kolejna maszyna, której zdjęcia otrzymałem od jednego z widza, jest to Beta RR 125LC. Posiada on już ją od 2 tygodni i bardzo dobrze się sprawuje. Motocykl jest z 2011 roku. Niestety są tylko 3 zdjęcia kiepskiej jakości, ale w mojej ocenie daje mu również 7 na 10. Zdjęcia od kolejnej osoby, tym razem quad, a jest nim Yamaha Raptor 350 z 2006 roku. Ma nową kleinę Monstera, jak widać na zdjęciach quad używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Mamy też krótki filmik i możemy posłuchać dźwięku tego quada. Raptor ładny, widać, że zadbany, ja daję mu wysoką ocenę 9 na 10. Zdjęcia od kolejnego widza to Honda CRF 250. Jak sama nazwa mówi, CRF, czyli silnik 4-osobowy. Jak sam napisał, trochę na nim jeździ, a jak to widzicie na załączonych zdjęciach. Moto dobrze upalane na torze, ale właśnie do tego są stworzone te motocykle. Ma około 45 koni, moc jest wystarczająca i moto bardzo fajne, można polecić. Sam taką CRF-ką 250 jeździłem, jak chcecie zobaczyć to na jakichś starszych filmikach, coś znajdziecie. W mojej ocenie 8 na 10. Kolejną osobą, która przysłała zdjęcia, jest CrazyGuy 174. Przesyła on nam replikę KTM, jest to XTM 250. Bardzo mało pali, koła 18-21 cali. W jego posiadaniu od września 2018 roku. W tym czasie przeszedł remont wizualny, nowe klamki, manetki, okleina, nakładki na szprychy. Jak na swoją pojemność daje radę. Oceniam go na 8 na 10. Kolejną i ostatnią osobą w tym odcinku jest Marcin, który przysyła nam zdjęcia swojego Rometa Zetki 50, który został przerobiony na 125. Spalanie pomiędzy 2,5 a 3,5 litra na 100 km. V-Max ponad 100 km na godzinę. Marcin uważa, że jego projekt jest w 99% jedyny w Polsce i myślę, że z tymi kołami na pewno jedyny taki. Mi osobiście się on bardzo podoba, fajny projekt. W mojej ocenie, jak na ten odcinek, jest to najlepszy motocykl i oceniam go zdecydowanie na 10. Jeśli waszym zdaniem zbyt nisko lub zbyt wysoko oceniłem jakąś maszynę, dajcie mi znać w komentarzach. I oczywiście, jeśli chcecie, aby twój quad czy też cross znalazł się w moim kolejnym filmie, prześlij kilka zdjęć wraz z opisem na podanego maila w opisie tego filmu. Make the ground shake.